by podziękować naszemu Ojcu Niebieskiemu za zwycięstwo nad śmiercią, diabłem i piekłem. Wiele osób, które wzięły udział w naszym programie, trafiło do sekt okultystycznych w poszukiwaniu nadprzyrodzonych mocy. Źródłem takich nienaturalnych sił jest szatan. Pragnie nas oszukać, wykorzystać, a wreszcie złamać dane obietnice. Pozostaje później zapłacić mu straszliwą cenę. Z drugiej strony Bóg dał człowiekowi wolną wolę korzystania lub nie z tego, co dla nas stworzył. Jeżeli nie znacie Boga, ale chcecie doznać Jego mocy, która potrafi zmieniać życie, zbliżcie się do Jezusa Chrystusa, waszego Pana i Zbawcy. Jeżeli uwierzycie, że Jego śmierć i zmartwychwstanie to cena, za którą uzyskaliśmy odkupienie wszystkich grzechów i zbawienie, to uzyskacie życie wieczne. W każdym z nas tkwi stworzona przez Boga próżnia. W ciągu stuleci człowiek próbował zapełnić tę pustkę rzeczami doczesnymi. Ale tylko obcowanie ze Stwórcą może zaspokoić nasze pragnienia. W Piśmie Świętym są zawarte wzorce i nauki, dzięki którym możemy zaskarbić sobie zbawienie za pomocą Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Żegna Państwa Chuck Smith i Carol Matrysian.